Ale ptaki śpiewają. Kolejny raz odkrywamy to, co jest gdzieś blisko nas. My wiele razy tutaj byliśmy w tym miejscu. Dzisiaj chcemy Wam pokazać miejsce, które właściwie znajduje się kilka kilometrów od miejsca, w którym mieszkamy na stałe. Za mną budynek dawnego uzdrowiska. Ono zostało wybudowane w 1886 roku na tych terenach, które kiedyś były zwane Ludwigshohe, czyli Osowa Góra dzisiejsza. To są okolice Poznania, okolice Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kiedyś to sanatorium, wybudowane w takim troszeczkę stylu alpejskim, zapraszało Niemców, ażeby poddychali świeżym powietrzem, napili się źródlanej wody. Później zamieniono to miejsce w szpital dla dzieci. No, obecnie znajduje się szpital dla osób z chorobami płuc. Przepiękny budynek, rewelacyjnie zachowany, z drewnianymi elementami. Szczególnie ten witraż. Ja mam nadzieję, że uda nam się wejść do środka i będziecie mogli zobaczyć klatkę schodową z witrażem. Jest przepiękny. To leżakownie za mną, a miejsce, które swego czasu służyło dość intensywnie kuracjuszom, szczególnie latem. Dzisiaj pacjenci szpitala mogą sobie tu przyjść, pograć w pingla na przykład. Chlebek bananowy. Co, dobry? Bardzo dobry. Naprawdę mnie nie zebrało. Także to taki krótki wypad do Ludwikowa i okolic na szwedzkie górki. Zapraszamy Was do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dziękujemy za uwagę. Mnóstwo fajnych tras w Wielkopolskim Parku Narodowym do odkrycia jeszcze. Tak. A jeśli Wam się podobało, albo jeśli Wam się nie podobało, a chcecie nas wspierać, to kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek, lajka, rzućcie komentarzem. Jeszcze zapomniałem o czymś?
suby, lajki, komenty i bądźcie mili dla siebie wszyscy.